Drogie kochane Bojwiczanki, skoro w tym wyjątkowym dniu, dla mnie wyjątkowym, wiecie jaki jest dzień, jak nie wiecie to, jak obejrzycie inny film, to się dowiecie. W tym wyjątkowym dniu naszła mnie taka chęć, żeby zdradzić wszystko to, żebyście nie chodziły tu i tam w poszukiwaniu tego i owego, tylko żebyście wiedziały, na czym polega problem. Przede wszystkim problem polega na tym, że droga Pochwiczanko, istnieje maleńka, ale zasadnicza różnica między kobietą a mężczyzną. Mężczyzna, na początku chłopak. Chłopak to się rodzi z takim małym sprzętem. Wiecie, do czego służy ten sprzęt? Ten sprzęt służy do siusiania. I taki mały chłopak, 2 lata, 2 miesiące, jak nie weźmie tego sprzętu do ręki, to on sobie nasiusia w buty albo w kapcie. I dlatego, jak oglądacie małych chłopców, którzy w nocy idą do toalety, to oni może jeszcze nie są tak sprawni i zdrowi, i zdolni trafić do tego malutkiego otworku w kiblu. Oni potrafią całą toaletę zalać, ale z wiekiem ich przyrząd celowniczy z wiekiem staje się coraz doskonalszy i potrafią siusiać bez podnoszenia nawet deski. Kochani, o czym mówię? Mówię o tym, że u faceta, chłopca, samca gatunku Homo sapiens, który wiele razy dziennie bierze ten siusiak, bierze tę sikawkę, bierze do ręki, to czy on chce, czy nie chce, to stamtąd idzie sygnał do mózgu i w jego mózgu wytworzyła się mapa mózgu i na tej mapie mózgu jest całkiem dobrze określony siusiak. Całkiem dobrze. On nawet jakby mu nie daj Boże, mucha usiadła na siusiaku, to on nie otwierając oczu dobrze wie, gdzie mu usiadła. On dokładnie to wie. I dlatego nie jest możliwe, żeby on nie znał swojego ciała. Drogie Pochwiczanki, wy macie tę drugą część, jak on ma wtyczkę, to wy macie, nazwijmy to, gniazdko. Jak on ma miecz, to wy macie tą pochwę. I teraz, jeżeli wasza pochwa, która jest równie byle jak unerwiona, jak penis, jeżeli stamtąd nie dochodziły żadne impulsy elektryczne do mózgu, to w tym mózgu mogła się nie wytworzyć mapa ciała. I na tej mapie ciała, wytworzonej mapie ciała, nie ma czegoś takiego jak pochwa. To znaczy, jeżeli składa się tak, że z jakichś powodów stamtąd, czyli bierzesz paluszek i próbujesz włożyć do pochwy, to stamtąd idzie sygnał do mózgu i twój mózg w tym momencie, jak ten sygnał dojdzie, to alarm i zaciska najbliższe mięśnie w pobliżu, bo on nie wie, co to jest. Drogie Pochwiczanki, i jak te mięśnie zaciśnie, to nie popuści, już nie popuści, już nie będzie ryzykował twój mózg. I dlatego, droga Pochwiczanko, możesz poinformować swój mózg, że posiadasz pochwę. Możesz ten mózg
poinformować przy użyciu paluszka i świadomości. Możesz. Informuję. Czy to zrobisz, czy nie? Od tego zależy odpowiedź na pytanie, kiedy? Kiedy? Kiedy ty chcesz, żeby ci ta pochwica wyparowała?